Z kim poszłam na szkolną dyskotekę? Dlaczego dobrze się ucząc prawie zawaliłam jeden przedmiot? I ile pieniędzy wygrałam w Las Vegas? To wszystko w tym odcinku. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną podróż do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej podróż po moich wspomnieniach, ponieważ mam ze sobą to. Oto! I to jest mój album pełen wspomnień, który dla tych, którzy nie widzieli pierwszej części, przypomnę, przygotowała dla mnie moja host rodzina. Ja nie wiedziałam, że moja host mama przez cały rok, kiedy u nich mieszkałam, zbierała wszystkie najdrobniejsze rzeczy, które mogłyby mi przypomnieć o czasie spędzonym z nimi. Ostatnio skończyłam na tej stronie, o tej tutaj. I to jest strona, która ma mi przypomnieć o czasie na stokach narciarskich blisko mojej miejscowości, które spędzałam po szkole. Przechodzimy do kolejnej strony i jest to karta moich ocen. Ostatnio sobie zdałam sprawę, że wprowadziłam Was w błąd. Oceny, które Wam pokazywałam, nie były z semestru, a były z kwartału. Były oceny końcowe raz na kwartał i pod koniec kwartału dopiero dostawało się ocenę semestralną, która była tak naprawdę wynikiem tych dwóch ocen z kwartałów. I tutaj jest wszystko, co możecie wiedzieć na mój temat, a dokładnie na temat tego, jak się uczyłam. Dopiero montując zorientowałam się, że nie tylko są tam moje oceny, ale również dane wrażliwe mojej host rodziny. Stąd cenzura jakby co. W większości same szóstki i same piątki. Mam czwórkę z chemii i jest jedna tragiczna ocena, której się bardzo wstydzę, ale czego mam się wstydzić przed Wami? I jest to ocena, moi drodzy, 2-, czyli taka ledwo zdająca, żebym nie musiała powtarzać tego semestru. I jest to ocena z nauk stosowanych. Nauki stosowane tam w Stanach Zjednoczonych to była tak naprawdę fizyka stosowana. Nie uczyliśmy się jej w taki sposób jak w Polsce, że rozwiązujemy jakieś równania na podstawie wcześniej wybranego wzoru, tylko w Stanach Zjednoczonych musieliśmy wybierać do każdego prawa fizyki, sami wymyślać doświadczenie, które sprawi, że udowodnimy, że to prawo rzeczywiście istnieje. No ja nie jestem rozumem ścisłym w ogóle, jestem typową humanistką, kocham historię, kocham języki, kocham język polski. Więc to już było dla mnie wyzwanie, ta sama fizyka, ale musiałam to wziąć, żeby nie powtarzać tego przedmiotu w Polsce. A jeszcze ta stosowana była dla mnie naprawdę ciężka, bo połowy nie rozumiałam. Był to dla mnie za trudny język angielski. No i rzeczywiście to wymyślanie własnych doświadczeń. No, u nas w Polsce nie uczy się nas takiego logicznego myślenia. My po prostu uczymy się tak, aby wypełniać dany schemat. Nie uczy nas się wychodzić poza schemat. No i tutaj miałam problem. To, co pamiętam, to to, że gdy moja host mama zobaczyła tą ocenę na mojej właśnie karcie ocen, nie zrobiła mi jazdy. Wiecie, komu zrobiła jazdę? Nauczycielowi. Nie wiem, czy mu się do końca należało, czy nie. Może trochę tak, na pewno go nie lubię. Na pewno jak odwiedzę moich rodziców w Stanach Zjednoczonych, tych host rodziców, to nie pójdę do szkoły odwiedzić jego. Opieprzyła go dlatego, że ja naprawdę to nie było tak, że ja leserowałam. Ja bardzo się starałam, żeby cokolwiek tam wymyśleć. Mówiłam jej w ciągu semestru, że mam problem z tym przedmiotem, bo nic nie rozumiem. Więc poszła tam, żeby mu trochę powiedzieć, że słuchaj stary, jakby ona ci wielokrotnie mówiła, że ma z czymś problem, a ty zamiast go rozwiązać, to po prostu no, dałeś jej taką ocenę, jaką dałeś. Przykre to wspomnienia. Dalej mam zdjęcia z mojego pierwszego balu. To był bal zimowy, Winter Ball oczywiście. Tutaj jestem ja w takiej super sukni czerwonej, którą przywiozłam z Polski. Świetnie się prezentowałam, tak nieskromnie mówiąc. Z kim byłam na tym balu? Bal oczywiście był świetny, wiecie, standardowo ktoś z naszego rocznika był DJ-em, była muza, tańczyliśmy, był bezalkoholowy poncz, wszyscy byli w sukienkach, w garniturach. I teraz tak, ja na ten bal poszłam z moim znajomym, także studentem z wymiany. Był to Louis, który był z Niemiec i mieszkał dosłownie 2 km od mojego miasteczka w innym miasteczku pobliskim. I my sobie właśnie tak się umówiliśmy, że ja go zaproszę na ten bal, on mnie zaprosił na swój bal zimowy w tym miasteczku obok. I potem było tak, że on mnie zaprosił na ten główny bal prom. Ja natomiast poszłam ze swoim ówczesnym chłopakiem i postanowiłam mu to wynagrodzić w taki sposób, że Louis, z racji tego, że był z Niemiec, czyli blisko, przyjechał do mnie na mój bal maturalny już w Polsce, na moją studniówkę. Haha, kolejna wspaniała pamiątka. To jest
nie wiem jak to nazwać, taka książeczka, którą się dostaje przed spektaklem i to jest ze spektaklu, w którym brałam udział, w którym grałam. Grałam dwie role, grałam rolę, z tego co pamiętam, na pewno pomocniczki magika, asystentka. Tego słowa szukałam. I w ogóle miałam tam mówić z rosyjskim akcentem. I was helping a magician to perform his tricks. Świetne przeżycie, głównie dlatego, że ja teatrem zajmowałam się już w Polsce. Chodziłam do kółka teatralnego, brałam udział w konkursach recytatorskich, więc to był mój żywioł. Więc od razu, jak tylko przeprowadziłam się do Stanów Zjednoczonych, to się zainteresowałam, czy jest kółko teatralne. I muszę Wam przyznać, że było zupełnie jak w filmach, to znaczy połowicznie. Bo nie było jak w filmach, dlatego że nasza prowadząca nie była, wiecie, jak w High School Musical, panią, która się owija boa i mówi, jaki teatr jest wspaniały. Była zwykłą nauczycielką języka angielskiego, była bardzo stonowana i dawała nam niesamowitą swobodę, jeżeli chodzi o wybór roli i potem granie jej. Tak bardziej tylko ogarniała, żebyśmy się spotykali na próby, żeby nie było wstydu. Natomiast było jak w filmach, ponieważ w kółku teatralnym, przepraszam Was wszyscy moi znajomi, no były takie wyrzutki, to znaczy rzeczywiście te osoby z kółka teatralnego to były takie dziwne, alternatywne dzieciaki, które nie były popularne, ale bardzo interesowały się tym teatrem. Pamiętam, że próby, malowanie się, no to było bardzo fajne takie zacieśniające przyjaźnie przeżycie. Jej! Kolejne wspomnienie, bardzo proste. Są to klasyczne słodycze, które się daje na walentynki i właśnie takie słodycze dostałam od mamy i taty moich amerykańskich. Pips to są takie, tutaj nie ma kolejnego takiego bardzo, ale to bardzo tradycyjnego słodycza, ale zaraz Wam powiem. Pips to są takie małe pianki jak marshmallows, ale są w kształcie małych ptaszków, kurczaczków i są obtoczone w kolorowej posypce, która po prostu smakuje jak cukier. Niesamowicie słodkie. A drugie tradycyjne na walentynki słodycze to są Hershey's Kisses. Jak się to wypowiadało? W każdym razie jest to nazwa firmy, która produkuje wyroby czekoladowe i właśnie oni mają takie małe cukiereczki, które są w takich srebrnych papierkach i na końcu zawsze są miniaturowe kawałki papieru, gdzie są wypisane na przykład kisses, love i tak dalej, więc te kisses się zawsze daje, te czekoladki na walentynki. O kurde, to jest dobre wspomnienie. To był pierwszy weekend, kiedy moja rodzina zostawiła mnie samą w domu. To było coś, bo oni sprawowali nade mną pieczę i pamiętam, że się bardzo stresowali, bardzo, że zostawiają mnie, no kurde, prawie 18-latkę, nie 5-letnie dziecko, samą w domu, no bo ciążyła na nich wielka odpowiedzialność. Ale tam była jakaś taka sytuacja, że coś w rodzinie ich się stało, czy była jakaś uroczystość, nie wiem, nie pamiętam, czy to było wesele, czy pogrzeb. W każdym razie była jakaś uroczystość rodzinna, że ja musiałam zostać, bo miałam rzeczy związane ze szkołą, a oni koniecznie musieli pojechać, więc zdecydowali się, że okej, zostawią mnie samą w domu. I teraz tak, przeczytam Wam, co tutaj jest. Pierwsze, ja w ogóle mama mi tutaj zostawiła do odkreślania rzeczy, które muszę zrobić w ciągu dnia, jak ich nie ma. Więc pierwsza rzecz to jest, żebym zawsze pamiętała, aby odpinać z prądu swoją lokówkę. Miałam wpuścić do środka psy na noc, bo mieliśmy dwa psy tam w Stanach, w tym domu, i żebym dolała im wody. Potem mam być w domu z zamkniętymi drzwiami, albo sama, albo z, i tutaj jest wpisane, że mogę być w ten wieczór z Amy. Amy to była moja przyjaciółka w Stanach, przed 11 wieczorem. I oczywiście serduszko, we are trusting you, czyli ufamy Ci. Jakby takie podkreślenie, że co prawda nie będzie nas, żeby Ciebie sprawdzić, ale ufamy, że Ty nie zawiedziesz naszego zaufania i będziesz. I byłam. I Amy rzeczywiście u mnie spała. I to, co jest najlepsze, to dali mi tutaj numery telefonu do przyjaciółek mojej mamy, host mamy amerykańskiej. Gdyby coś się działo, to one są w pobliżu i zawsze mi pomogą. I na końcu bądź bezpieczna i podejmuj dobre decyzje, kocham mama. I ja im odpisałam na koniec, I was a good girl. Chociaż teraz po latach muszę się przyznać, że miałam nikogo nie wpuszczać do domu, ale złamałam się i zaprosiłam kolegę do siebie w sobotę po południu, był u mnie, żeby grać w Just Dance na Wii. Tak wiem, to straszne. Słuchajcie, i teraz niesamowicie ważne dla mnie wspomnienie. Vegas, baby! Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas.
Jest to dla mnie ważne wspomnienie, dlatego że chyba już mówiłam w poprzednich filmach, że sama wymiana do Stanów Zjednoczonych jest bardzo kosztowna i ja wiedziałam, że to jest ogromny wydatek dla moich rodziców. Miałam też określone kieszonkowe, określony budżet na podróże i ten budżet zakładał, że będę mogła wyjechać raz na zorganizowaną wycieczkę przez moją organizację z wymiany i to była wycieczka do Kalifornii, bo ja, no wiecie jak to jest, każdy chyba, kto nie był w Stanach Zjednoczonych, pierwsze co to marzy Nowy Jork albo Los Angeles. Ja zawsze marzyłam, żeby być w Los Angeles. I nic więcej, więc nie miałam więcej kasy na podróże. Natomiast moja rodzina host stwierdziła, że okej, jesteś pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, jesteś pod naszą opieką, zapłacimy Ci i chcemy Ciebie zabrać do Vegas. I to był dla mnie niesamowity gest z ich strony. Dla nich takie zapłacenie za dodatkową osobę na wycieczce do Las Vegas to był ogromny wydatek, ale oni stwierdzili, że no oni chcą to dla mnie zrobić i nie wiem jak im się odwdzięczę, ale planuję to już od dłuższego czasu. Więc tutaj oczywiście mamy mapę po Vegas. Tutaj natomiast był plan naszej wycieczki, była wizytówka hotelu, pierwszego hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, bo my tam byliśmy na dwie noce. Pierwsza noc to była w takim tańszym hotelu, a druga noc, słuchajcie, moi host rodzice stwierdzili, że skoro już jesteśmy w Vegas, to musimy spać w tym hotelu, w którym kręcili Cats Vegas i niech stracą, był cały wykupiony, ale i tak nocowaliśmy w bardzo drogim hotelu, w hotelu obok, Venetian się nazywał, bo ten, gdzie kręcono Cats Vegas, to był Caesar's Palace, czyli Pałac Cezara, zrobiony jak starożytny Rzym. Natomiast tam, gdzie my spaliśmy, to był dosłownie no, hotel po drugiej stronie ulicy. I jak możecie się domyśleć, no był zrobiony, słuchajcie, jak mała Wenecja. To był szok, bo to był hotel. W środku na wielu piętrach były sklepy, restauracje, a na wyższych piętrach były pokoje. Natomiast, słuchajcie, tam wszystkie sufity były pomalowane jak niebo. Dookoła były zrobione budynki, które wyglądały jakbyście rzeczywiście byli w Wenecji. Mało tego, po środku tego hotelu płynęła prawdziwa rzeka, gdzie można było gondolą przemieszczać się od jednej strony hotelu na drugą stronę hotelu, rzeczywiście z prawdziwymi panami, którzy Wam śpiewali po włosku serenady. Pierwsze niesamowite, niezapomniane przeżycie w Las Vegas zabrali mnie na spektakl Upiór w operze. Nie zapomnę tego do końca życia, to było coś niesamowitego. Pamiętam, że cały spektakl ja z rozdziawioną tak buzią go oglądałam. Tam był wmontowany ogromny żyrandol pośrodku właśnie pośrodku sali, który na samym początku, jak kojarzycie Upiora w operze, no to cała sztuka zaczyna się od spadającego żyrandola. W ogóle można było wystawić rękę i go dotknąć, był tak blisko nas. No i przepiękne głosy. Ja miałam to szczęście, że 2 lata temu razem z moim chłopakiem odwiedziliśmy Nowy Jork i byłam na Upiorze w operze po raz drugi na Broadwayu i muszę przyznać, że te sztuki mocno się różniły. Oczywiście historia jest ta sama, stroje są te same, to znaczy, no wiecie, maska na twarzy i tak dalej, przeżycia zupełnie inne, więc warto sobie porównywać wersje musicali. Oprócz Fantoma byliśmy także w Muzeum Madame Tussauds. Sonic! Tak tęsknię, tak tęsknię! To jest sieć fast foodowa, która mi się mega spodobała, mega mi smakowało. To jest, słuchajcie, taka sieć, która jest wzorowana na starych fast foodach amerykańskich z lat 50. To wygląda trochę jak stacja benzynowa, tylko nie macie dyspozytorów, a zamiast tego macie takie stacje, do których mówicie swoje zamówienie i teraz nie ma takiego drive-thru, tylko wyobraźcie sobie, że kelnerki wyjeżdżały na rolkach i podawały po prostu to zamówienie prosto do Ciebie, do samochodu. I rzeczywiście można było sobie tam parkować i jak nie chciałeś jeść w drodze, to sobie jadłeś, ale w samochodzie. Ale mieli przepyszne szejki, nie zapomnę tego do końca życia. A tutaj już bilety, słuchajcie, z naszego właśnie hotelu, tutaj karta z hotelu tego Venetian, o którym Wam opowiadałam. I tutaj pierwszy raz zaznałam hazardu. Jak widzicie, wygrałam 4 centy i 32 centy. Naprawdę świetnie wspominam tamtą wycieczkę, bo bawiłam się przednio, ale to było takie moje pierwsze zetknięcie ze Stanami Zjednoczonymi z filmów. Wiecie, ja mieszkałam w małym miasteczku w Idaho, a w filmach widzicie Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Nowy Jork i tak dalej, i tak dalej. I to pierwszy raz rzeczywiście było tak, wow, widziałam to gdzieś wcześniej, teraz widzę to na żywo. Las Vegas robi ogromne wrażenie. Rzeczywiście te budynki są wielkie, światła i neony, jest ich pełno. Jedyne, czego sobie nigdy nie będę w stanie wybaczyć, to jest taka anegdota, w którą nikt nigdy nie wierzy, ale niestety jest prawdziwa.
Słuchajcie, będąc tam w Las Vegas, nie wiem co mi strzeliło do głowy, moja host rodzina załatwiła u swojego znajomego, który mieszkał w Las Vegas, przewiezie nas wszystkich limuzyną po starej części Las Vegas, bo jest nowa część Las Vegas z tymi wszystkimi nowymi hotelami, przejażdżkami, rollercoasterami. Jest stara część Las Vegas, gdzie są te, pewnie z filmów zazwyczaj kojarzycie te najsłynniejsze neony, na przykład ten cowboy machający ręką. I ja, nie wiedząc dlaczego, nie za bardzo chciało mi się tam iść, jechać. Stwierdziłam, że o wiele bardziej będę wolała zostać w tym ogromnym pokoju hotelowym, gdzie był wielki telewizor i widok na światełka Las Vegas. I na dole pod nami, na piętrze, była taka sieć restauracji, która się nazywała Panda Express. I oni tam sprzedają azjatyckie fast foodowe jedzenie i mieli przepysznego kurczaka pomarańczowego. To znaczy, to jest taki kurczak w pomarańczowym sosie i do tego nudle. I ja stwierdziłam, że udam, że mnie boli brzuch, żeby móc siedzieć i wpieprzać tego pomarańczowego kurczaka, bo Panda Express nie ma przecież w Idaho i zostanę oglądać telewizję. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Jedyne, co wcześniej zdążyłam, na co zdążyłam się załapać, to pojechaliśmy pod znak Las Vegas. Welcome to Las Vegas, Nevada. I ja zawsze mi się wyobrażało, że ten znak jest ogromny, że on ma, nie wiem, ze 4 metry, jest taki wielki, nad ulicą stoi. Okazuje się, że to jest takie super maleństwo. Ale to jest dla mnie wielka lekcja, bo czasami tak jest, że człowiek w danym momencie nie ma na coś ochoty i to pokazuje, że bardziej myślcie o takich rzeczach z perspektywy przyszłości. Na zasadzie, czy za kilka lat nie będzie Wam przykro, że nie wykorzystaliście całego potencjału jakiejś wycieczki. Ale się rozgadałam, no i po raz kolejny muszę tutaj przerwać przeglądanie mojego katalogu. Wydaje mi się, że dotrwaliśmy do jakiegoś maja, więc chyba w kolejnej części już dokończę katalog i zobaczymy, co tam się działo do końca mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Chyba, że znowu się rozgadam jak dzisiaj i będę musiała to podzielić. Niemniej jednak mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, że odkryłam przed Wami moje sekrety wyjazdu. Odkryłam przed Wami Amerykę. Że chociaż może część z Was nie była nigdy w Stanach Zjednoczonych, to dzięki moim opowieściom czuję się, jakby rzeczywiście tam poswędzała trochę czasu. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie dołączyć do grona chmurek. Chciałabym, abyście opisali w komentarzach, do jakiego miasta w Stanach Zjednoczonych najbardziej chcielibyście się wybrać. I dlaczego oczywiście. Okej, jeżeli dotrwaliście już do końca, no to na koniec chciałabym kilka słów wytłumaczenia przekazać moim stałym chmurkom. Po pierwsze, w zeszłym tygodniu wiem, nie było odcinka. Wyobraźcie sobie, że mam jakiś problem z moim mikrofonem i no zamierzam go oddać do naprawy, bo dla mnie serio nie ma nic ważniejszego w filmie niż dobra jakość dźwięku, więc wybaczcie, ale mocno na to stawiam. Dlatego nie było mnie w zeszłym tygodniu, ale oprócz tego przy okazji postanowiłam też, aby zmienić trochę sposób mojego nagrywania i wrzucania i nie chciałabym się już z Wami umawiać na konkretny dzień tygodnia, a mamy takie swoje ustalenia, że wrzucam film po prostu raz w tygodniu. Czy to będzie wtorek wieczorem, czy to będzie środa, czy piątek, może czasem będzie to niedziela, bo wiecie jak to jest. Czasem mam dni, kiedy albo nie mam weny, albo za bardzo nie mam humoru, albo po prostu nie mam czasu i nie chciałabym dla Was wrzucać jakichś filmów, które nie mają dla mnie znaczenia, z których nie jestem zadowolona i które mogą być nieciekawe, tylko po to, żeby wrzucić coś w ten koniecznie wtorek. No i co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj przed komputerami, przed telefonami, przed telewizorami, na czymkolwiek to oglądacie. Buziaki dla Was wielkie. Mua, mua, mua. Bye!